dniach od 1 do 2 kwietnia na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach oraz na hali sportowej Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 miał miejsce już 10. Międzynarodowy Memoriał imienia Stanisława Elmera w piłce siatkowej dziewcząt. Siatkarki walczyły o puchar redaktora naczelnego Polskiej Gazety Krakowskiej Stanisława Elmera, który był inicjatorem powołania do życia klubu rekreacyjno-sportowego Ekstrim Gorlice, a także utworzenia w Gorlicach kobiecych drużyn siatkarskich. Uroczyste rozpoczęcie tego sportowego wydarzenia miało miejsce na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach w sobotę 1 kwietnia o godzinie 10. W tym dniu odbyły się rozgrywki eliminacyjne młodziczek, a także turniej kadetek. Rozstrzygnięcia rozgrywek w kategorii młodziczek nastąpiły w niedzielę, poprzedzając uroczyste zakończenie memoriału.